Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów na temat modelu współpracy z biurem rachunkowym w kontekście krajowego systemu e-faktur. W chwili obecnej jesteśmy najczęściej przyzwyczajeni do tego, że klienci przekazują nam faktury albo w wersji papierowej, albo mailowo, na przykład w postaci PDF, albo za pośrednictwem oprogramowań do wymiany danych pomiędzy klientem a biurem rachunkowym. Te trzy formy, generalnie wszystkie teoretycznie, w momencie kiedy krajowy system e-faktur się pojawi, mogą pozostać, natomiast każdy obarczony jest pewnym problemem i pewnymi ryzykami. Generalnie przyjmuje się, że powinno się przejść na przekazywanie faktur w sposób inny niż papierowy. Z dwóch powodów. Po pierwsze, generalnie przekazywanie faktur w postaci papierowej będzie wymagało każdorazowej wizualizacji faktury ustrukturyzowanej, natomiast przekazywanie w postaci elektronicznej, w postaci XML-i będzie pozwalało nam szybki, łatwy import tych faktur do systemów finansowo-księgowych. Jest to w związku z tym bardzo ważny też element zmniejszenia ilości pracy związanej z wprowadzaniem różnego rodzaju danych. Oczywiście wiemy, że jeśli chodzi o dokumenty papierowe inne niż faktura, ten system co do zasady pozostaje, ponieważ będziemy nadal posługiwać się takimi dokumentami jak na przykład umowy, jakieś być może też paragony na potrzeby rozliczeń. Natomiast w jaki sposób biura rachunkowe mogą dostawać faktury od swoich klientów właśnie za pośrednictwem KSeF-u. Generalnie są właściwie dwie opcje. Po pierwsze, takie, że biuro rachunkowe w ogóle nie ma dostępu do krajowego systemu e-faktur swojego przedsiębiorcy, swojego klienta. W takiej sytuacji to przedsiębiorca będzie nam przekazywał faktury ustrukturyzowane za pomocą na przykład właśnie jakiegoś oprogramowania do wymiany danych, czy też za pośrednictwem po prostu maila, gdzie te faktury ustrukturyzowane nam przekaże. Druga opcja to jest taka, że zostanie nadane uprawnienie dla biura rachunkowego, które pozwoli na to, żeby biuro rachunkowe faktury samodzielnie pobierało z krajowego systemu e-faktur za pośrednictwem swoich systemów finansowo-księgowych, zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych. Natomiast tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że może to prowadzić do takiego niebezpieczeństwa, na przykład zaksięgowania faktury, która przez klienta nie została zweryfikowana, która być może jest jakąś fakturą pustą, błędną i tak dalej. Drugi element, który się może pojawiać, to jest to, że też biuro może mieć dostęp do krajowego systemu e-faktur nie za pośrednictwem uprawnienia nadanego do biura, tylko tokenu. Czym te dwa rozwiązania się różnią? Uprawnienie dla biura rachunkowego powoduje, że biuro rachunkowe może nadawać uprawnienia kolejnym podmiotom. Token powoduje, że każdy, kto używa tokenu, będzie mógł z tego KSeF-u klienta korzystać. To znaczy, tak jakby token może być używany przez wielu użytkowników równocześnie. Nie jest w żaden sposób imienny, nie wskazuje konkretnego biura, więc teoretycznie może z tego korzystać każda osoba, która zna ten ciąg liczb. Generalnie, jeśli chodzi o te dwa systemy, to token jest o tyle wygodny, że podanie takiego ciągu liczb pozwala znów na przykład na to, żeby biuro rachunkowe pobierało faktury w imieniu swojego klienta, ale wiąże się to z podobnymi ryzykami jak w przypadku uprawnień, a mianowicie takimi, że możemy niechcący po prostu zaksięgować, rozliczyć fakturę, która być rozliczona nie powinna. Generalnie przyjmuje się, że bardzo wygodnym jednak rozwiązaniem jest takie oprogramowanie, które pozwala na wymianę danych pomiędzy klientami i biurami rachunkowymi, na pobieranie tych faktur po to, żeby faktycznie przeszły one jakąś tam ścieżkę merytoryczną przedsiębiorcy, weryfikację przez przedsiębiorcę, a następnie trafiły do biura rachunkowego. O tych wszystkich modelach na naszym blogu. Każdy z tych modeli jest możliwy, ale każdy z tych modeli wiąże się troszeczkę z innymi etapami jego wdrożenia, w zależności również od tego, w jakiej formie prowadzona jest działalność naszego klienta. Zachęcam do tego, żeby kolejne nasze webinary, kolejne nasze teksty czytać. Będzie tam dużo praktycznych wskazówek na temat stosowania krajowego systemu e-faktur właśnie w relacji klient-biuro rachunkowe również.